Tangu Mrożka, Stomil mówi do swojego syna Artura: buntuj się, przecież zawsze ci mówiłem, buntuj się. Bunt w takim razie jest wpisany w naturę ludzką, a skoro wpisany jest w naturę ludzką, może również pojawić się jako motyw naturalny. Cóż, buntujemy się dlatego, że poszukujemy swojej drogi, poszukujemy jakiegoś rozwiązania dla swojego życia, które często jest w sprzeczności z normami, które są nam przekazywane. Gdyby patrzeć na bunt jako na działanie człowieka, możemy powiedzieć, że jest podstawowym jego działaniem, podstawową jego aktywnością, więc żyć to buntować się. Nazywam się Iwo Scelina, jestem autorem kursów maturalnych i ekspertem na platformie maturanamaxa.pl. Od ponad 25 lat jestem nauczycielem i egzaminatorem maturalnym. Pomogłem już tysiącom uczniów przygotować się do egzaminu maturalnego, a teraz chcę pomóc także Tobie. Bunt obecny jest w życiu człowieka w zasadzie od samego początku. Spójrz na historię, która opisuje, w jaki sposób człowiek żył w raju. Niby wszystko miał, niby wszystko było do jego dyspozycji, a jednak ta jedna zasada, która została wprowadzona przez Boga, aby nie korzystać z drzewa poznania dobra i zła, była tym motywem, który spowodował, że człowiek się zbuntował. Zerwał owoc, skosztował. I to spowodowało, że coś się zmieniło w tej sytuacji, która do tej pory była taka szczęśliwa i wspaniała. Nagle efekt buntu doprowadził do tragedii. Przestaliśmy korzystać z rajskiej szczęśliwości. Zatem bunt może nas prowadzić do trudnych doświadczeń. Możemy niestety sami, dobrowolnie wchodzić na trudną ścieżkę swojego dalszego życia. Bunt rzeczywiście jest od najdawniejszych czasów dostrzegany w kulturze. Popatrz na Prometeusza. Ten tytan zbuntował się wobec woli bogów. Bogowie olimpijscy nie chcieli mieć nic wspólnego z człowiekiem, nie chcieli w ogóle jego powstania. A Prometeusz tak bardzo ukochał człowieka, tak bardzo był zainteresowany jego losem, tak bardzo chciał mu pomóc, że zbuntował się wobec tego, co było prawem boskim. Bogowie nie pozwalali na to, aby człowiek korzystał z jakichś dóbr, które były dostępne tylko i wyłącznie dla nich na Olimpie. To Prometeusz zdecydował, że dał człowiekowi ogień. Więc bunt prometejski był buntem w imię miłości, buntem dla większego dobra, buntem, który poświęcał jednostkę dla dobra społeczeństwa. I w ten sposób Prometeusz właśnie z taką postawą, z takim buntowaniem się zapisał się w historię literatury i kultury. Ale to nie tylko ten bohater w starożytności przejawia w sobie postawę buntu. Spójrz na Antygonę. Ta młoda dziewczyna buntuje się przeciwko prawom, które są nałożone w Tebach przez króla Kreona. Kreon chce utrzymać władzę i pragnie, aby jego państwo, jego miasto było rządzone sprawiedliwie, bez względu na jakiekolwiek inne rzeczy, które mogłyby przeszkadzać w tym, żeby sprawiedliwości stało się zadość. Zatem, jeżeli dochodzi do zdrady, a tego dopełnił się Polinejkes, który wystąpił przeciwko swojemu bratu, to trzeba było jasno powiedzieć: nie ma miejsca dla zdrajcy wśród tych, którzy są godnie pochowani. Antygona sprzeciwia się temu zakazowi króla grzebania ciała zmarłego Polinejkesa. W imię miłości i w imię praw boskich buntuje się przeciwko temu, co Kreon nakazał dla całego ludu tebańskiego. Jej bunt to bunt, który wyrasta z głębokiej troski o to wypełnienie praw, które są nadane wcześniej, aniżeli prawa związane z władzą królewską. Zatem można powiedzieć, że postępuje słusznie, ale jednocześnie to bunt, który łamie porządek społeczny, to bunt, który pokazuje, że można wystąpić przeciwko władcy. Dla wyższego celu, w myśl tego, co nosiła w sobie Antygona, tak, wyższym celem jej buntu były prawa boskie i miłość, którą miała dla swojego brata. Inną postacią, która również przeżywa bunt względem praw i zasad, które są ustanowione, które wcześniej przecież przyjmowała jako swoje, jest Macbeth. Ten rycerz, który pokazywany jest na początku dramatu Szekspira jako wzór prawdziwego rycerza, takiego, który mógłby być przecież dla innych tylko i wyłącznie przykładem, buntuje się przeciwko tym prawom i zasadom, które decydują o tym, kim tak naprawdę jest. W imię czego? W imię ambicji, w imię poszukiwania drogi dla siebie, drogi władzy całkowitej i niepodważalnej. To bunt, który tak naprawdę kończy się klęską, ponieważ zapatrzenie tylko i wyłącznie w swoją drogę, w swoje pragnienia,
w ambicję bycia tym jedynym i niepodzielnym władcą, doprowadza ostatecznie Macbetha i Lady Macbeth do klęski, do śmierci. Zatem można, patrząc na postawę buntu, zastanawiać się nad tym, co jest u końca takiej aktywności. Często, jak widzimy na przykładach już wcześniej tutaj podanych, końcem aktywności związanej z buntem jest tragedia losów człowieka, która kończy się często śmiercią. Ale bunt jest wpisany przecież w naszą naturę, bo pragniemy dokonywać zmian, pragniemy wchodzić w jakieś nowe przestrzenie i te nowe przestrzenie wymagają tego, żebyśmy zakwestionowali to, co było wcześniej, to, co jest starsze. Z takim buntowaniem się przeciwko temu, co stare, mamy do czynienia na przykład w epoce romantyzmu. Tu bardzo mocno widać konflikt pomiędzy starymi i młodymi. Gdy spojrzymy na twórczość Mickiewicza, to w Odzie do młodości, jednym z pierwszych jego tekstów, jak również w romantyczności, podkreślona jest różnica pomiędzy tym, co dawne, stare, oświeceniowe, a tym, co nowe, młode, romantyczne. Bo przecież stare to nie do końca żywe, to martwe prawdy, to jakieś księgi, które nie pokazują tak naprawdę życia. A to, co nowe, to, co romantyczne, to pełne ducha, to metafizyczne, to odkrywające przestrzenie, które do tej pory były zamknięte i negowane. Zatem bunt romantyczny to bunt przeciwko życiu tylko i wyłącznie w zapatrzeniu w jakąś martwą literę, tylko w zapatrzeniu w pewną wiedzę, która jest dostępna naukowcom, ale co tak naprawdę daje nam, ludziom, którzy są pełni emocji, pełni fascynacji, pełni pragnień, pełni żaru. Romantycy buntowali się właśnie w ten sposób, ze względu na emocje. I zauważ, że jeden z ważnych bohaterów romantyzmu polskiego, Konrad, ukazany w trzeciej części Dziadów, to właśnie taki buntownik, pełen emocji, żaru i pasji. Jego bunt, który bardzo wyraźnie jesteśmy w stanie pokazać w improwizacji w trzeciej części Dziadów, to bunt przeciwko najwyższemu, przeciwko Stwórcy. Nie wynika on z tego, że Konrad chciałby być tylko i wyłącznie sam dla siebie, kimś szczególnym i niepodważalnym jako chociażby artysta. To bunt, który ma cechy buntu prometejskiego. To bunt z miłości i w imię miłości. Ponieważ gdy spojrzymy na to, w jakim kierunku idzie myślenie Konrada, to widzimy, że tak naprawdę buntuje się dla dobra ojczyzny. Jego bunt, jego wystąpienie przeciwko Stwórcy to wystąpienie w imię wyższego celu. Miłość ojczyzny jest dla niego najistotniejsza. Dobro społeczeństwa, uciśnionego społeczeństwa polskiego, to to, na czym mu najbardziej zależy. I w tym momencie, widząc w pewien sposób chłód Boga, widząc niezaangażowanie w sprawy Polski, Konrad staje przeciwko niemu jako opozycjonista, jako buntownik. Jest gotów poświęcić samego siebie tylko po to, żeby wyrwać Bogu rząd dusz i w ten sposób poprowadzić ludzi do wolności. To oczywiście bunt ideologiczny, bunt, który nie przynosi konkretnego rezultatu, ponieważ Konrad nie otrzymuje tego, o co prosi, ale cały czas ma w sobie ogromną pasję, ma w sobie ogromną miłość, która wyznacza kierunek jego życia i kierunek jego aktywności, nawet tej buntowniczej. Również ideologicznie buntuje się Tomasz Judym z Ludzi Bezdomnych Stefana Żeromskiego. Tomasz pragnie walczyć z nędzą, pragnie walczyć z ubóstwem. Wykształcony lekarz widzi, że społeczeństwo tak naprawdę cierpi. Cierpi ze względu na to, że tymi najuboższymi, tymi, którzy nie mają możliwości chociażby leczenia się, nikt się nie interesuje, że są odsunięci na bok. I bunt, który wyraża się w życiu Judyma, to bunt wobec takiej społecznej niesprawiedliwości. To bunt wobec tej grupy, którą stanowią lekarze. Osoby wykształcone, osoby, które mogą przecież pomagać, a tak naprawdę myślą tylko i wyłącznie o sobie. Judym ma wielkie ideały. Judym pragnie przemieniać rzeczywistość. Judym oczekuje od siebie jak najwięcej. Chce spalić siebie, całe swoje życie, oddać tylko i wyłącznie po to, aby zniknęła nędza i ubóstwo ze świata, który go otacza. To również bunt w stylu prometejskim.
nie myśli o szczęściu własnym. Myśli tylko i wyłącznie o szczęściu społecznym. I w taką stronę idzie, dokąd doprowadzi go ten bunt. Tego nie wiemy, ponieważ patrząc na ludzi bezdomnych, wyraźnie widzimy, że jest to powieść o konstrukcji otwartej. Zatem historia Judyma trwa pomimo tego, że kończy się opowieść Żeromskiego. Innym typem buntownika jest Józio Kowalski z Ferdydurkę Gombrowicza. Patrząc na tego bohatera, widzimy, że dla niego bunt to próba złamania stereotypów społecznych. Józio pokazuje, że światem rządzi pewna forma, pewna konstrukcja, do której musimy się dostosować. Już jako buntownik próbuje za każdym razem, czy to o świecie szkoły, stacji, czy też dworu szlacheckiego, pokazać, że jest kimś innym, że próbuje wyraźnie pokazać tym wszystkim, którzy są obok niego, że to życie, które oni prowadzą, to życie tak naprawdę naznaczone pewnym schematyzmem, to życie, które nie przebiega normalnie, to podporządkowywanie się zasadom, prawom, które są sztuczne i nie prowadzą do pełnego odbioru rzeczywistości. Józio buntuje się przeciwko gębie, wszechobecnej formie, która zniewala człowieka. Ostatecznie dochodzi do bardzo trudnej i smutnej konkluzji. Nie ma ucieczki przed gębą, nie ma ucieczki przed formą, bo cokolwiek czynimy, to uciekamy w kolejną formę. Zatem spostrzeżenie Józia dotyczy również buntu. Czym jest bunt? Bunt jest przejściem kolejną formę. I tutaj Józio dostrzega problem natury ludzkiej. Funkcjonujemy w obrębie form. I nawet buntowanie się jest pewną formą naszej aktywności. Ale ta aktywność, ten bunt, którego doświadczamy i który wprowadzamy w nasze życie, może tak naprawdę stać się treścią naszego życia i budować nasze człowieczeństwo. Spójrz na dżumę Alberta Camus. Doktor Rio walczy z epidemią. Walczy na przekór temu wszystkiemu, co tak naprawdę jest jego doświadczeniem. On, lekarz, nie potrafi sobie poradzić z chorymi, którzy umierają. Na jego oczach, można powiedzieć, na jego rękach. Zatem to, co jest jego zadaniem, bycie lekarzem i pomaganie ludziom, tak naprawdę mu nie wychodzi, ale buntuje się przeciwko takiej sytuacji. Buntuje się przeciwko temu, co się dzieje w świecie, który on musi jakoś ogarnąć jako osoba związana chociażby z lecznictwem. Buntuje się przeciwko złu, przeciwko sytuacji, która dotyka każdego człowieka. Ten bunt jest buntem heroicznym. To heroiczne zmaganie się ze światem, który okazuje się i tak silniejszy, którego nie da rady pokonać. Bunt doktora Rio to bunt w poszukiwaniu człowieczeństwa, bo jak sam mówi, to co on robi, pomimo tego, że ewidentnie można powiedzieć, że jest skazany na klęskę, to jest to poszukiwanie siebie, bycie bardziej człowiekiem. Zatem możemy się buntować właśnie po to, żeby kształtować naszą ludzką naturę. Żeby nie zapomnieć o tym, do czego jesteśmy stworzeni, że tak naprawdę poszukujemy czegoś większego, wartościowszego, wspanialszego i ku temu ma dążyć nasze życie. I czasami ten bunt, który pojawia się w naszym życiu, może tylko i wyłącznie takie pragnienia wyrażać. Pragnienia czegoś więcej, wyjścia z ustabilizowanej rzeczywistości, sięgnięcia po gwiazdy, sięgnięcia poza horyzonty, stawania się człowiekiem bardziej i bardziej. Buntujemy się przeciwko formom, buntujemy się przeciwko nakazom, buntujemy się przeciwko temu, co tak naprawdę nas ogranicza. Bunt zatem jest treścią naszego życia od najdawniejszych czasów, więc można tylko i wyłącznie zachęcać się do buntu, ale buntu, który ma budować, a nie do buntu, który tak naprawdę tylko i wyłącznie będzie nas niszczyć. Spójrz na Artura, bohatera tanga Sławomira Mrożka. To przecież również buntownik. Buntuje się przeciwko tej rzeczywistości, która jest rzeczywistością jego domu. Domu, który zbudowany jest na buncie. Artur nie znajduje się w komfortowej sytuacji. Jego rodzice zakwestionowali wszystko, co do tej pory było. Zatem zbuntowali się przeciwko rzeczywistości i ten bunt uczynili podstawą swojego funkcjonowania. Podstawą wolności całkowitej. Ale wolność całkowita niestety nie dała fundamentów dla rodziny, którą możemy obserwować w tangu Mrożka. Zatem bunt Artura to bunt przeciwko efektom buntu jego rodziców.
to poszukiwanie jakiejś stabilizacji. Można w takim razie powiedzieć, że możemy buntować się przeciwko temu, co jest zniekształcone, co jest zniszczone. Więc nasz bunt ma przywrócić jakąś rzeczywistość, która będzie rzeczywistością trwałą. Jaki jest problem Artura buntownika? Ma piękną ideę, ideę romantycznego przetwarzania świata, przekształcania go, wprowadzania pewnej tradycji do tego, co zostało zagubione, co zostało zniszczone. Ale niestety ten pomysł wielki i szlachetny nie ma jednej zasadniczej rzeczy, nie ma planu realizacji. To tylko i wyłącznie daleka, odległa, wspaniała idea. Artur nie wie, jak dojść do tego momentu, żeby ta idea stała się rzeczywistością, bo posłużenie się ceremonią ślubną jest tylko i wyłącznie czymś zewnętrznym. Artur zdaje sobie z tego sprawę, że ceremonia nie doprowadzi do przekształcania świata, że to tylko i wyłącznie maskarada. W tym załamaniu jego bunt spotyka się z siłą brutalną, prymitywną, którą reprezentuje Edek. Buntownik Artur ginie z rąk prostaka Edka. Do głosu dochodzi władza, która niespecjalnie myśli o wartościach, myśli o stabilizacji, takiej, która jest dogodna dla władzy. Przeciwko takiej sytuacji, stabilizacji dogodnej dla władzy, buntuje się również bohater Małej Apokalipsy Konwickiego. Ten pisarz, który rezygnuje ze swego pisania w imię buntu względem rzeczywistości, poszukuje tak naprawdę prawdy i wolności w świecie, w którym tego już dawno nie ma. Rzeczywistość państwa komunistycznego, rzeczywistość Polski Ludowej, to świat upadający. I przeciwko takiej rzeczywistości buntuje się narrator i bohater jednocześnie Małej Apokalipsy. Wie, że niespecjalnie ma szansę na przekształcenie tego zrujnowanego świata. Podejmuje zatem decyzję, która jest decyzją ostateczną. W imię swojego buntu, aby pokazać światu i sobie, że to już naprawdę jest koniec, że dalej nie da rady tak funkcjonować, dokonuje aktu samospalenia. Czy rzeczywiście ratuje ten świat, w którym żyje? Trudno powiedzieć. Na pewno kończy ze sobą i na pewno jego zmagania się o to, żeby uzyskać wolność, dobiegają do ostatecznego rozwiązania. Zatem bunt jest wpisany w nasze życie. Buntujemy się, bo szukamy czegoś dla siebie. Szukamy jakiejś przestrzeni, która będzie wolnością, która będzie nową nadzieją, która będzie dla nas przestrzenią realizowania siebie. Można powiedzieć, że nie ma nic ważniejszego w naszym życiu niż buntowanie się. Buntowanie się po to, żeby odkryć tak naprawdę swoją drogę. Swoją drogę, która może się okazać, że będzie wyznaczać nowe ścieżki dla całego świata, który nas otacza. Zatem jakże wiele prawdy jest w tych słowach, które mówi Stomil. Buntuj się, bo może rzeczywistość, która jest teraz, wymaga takich gwałtowników, którzy pomogą jej iść dalej ku lepszemu. Mam nadzieję, że jeżeli na maturze pojawi się motyw buntu, nie będzie to dla Ciebie już nic trudnego i skomplikowanego. Więcej materiałów znajdziesz na naszym kanale Matura na Maxa oraz na stronie maturanamaxa.pl. Jest tam kurs, który przeprowadzi Cię przez wszystkie najistotniejsze zagadnienia związane z Twoją maturą z języka polskiego. To co? Widzimy się?